Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać coś zupełnie innego, na temat czego na polskim YouTubie oraz w polskim internecie nie mogłam znaleźć za bardzo informacji, dlatego pomyślałam, że jest to bardzo ciekawe, aby się tym z Wami podzielić. Mianowicie, będę robić własne wrotki z butów oraz plejta. Aby go wykonać, zaczęłam od wyciągnięcia wkładki ze środka, gdzie otrzymałam coś takiego. Jest to materiał przyszyty bezpośrednio do gumy. But jest teraz znacznie cięższy. I największym problemem w projektowaniu wrotki było umieszczenie plejta na bucie. Znalezienie odpowiedniego miejsca, w którym ten plejt będzie się dobrze trzymał i będzie wygodnie jeździć dla użytkownika. Miałam na to dwie metody. Pierwszą metodą było dla mnie wyciągnięcie wkładki z poprzedniego buta i zobaczenie, w którym miejscu odciśnięte są śruby dla niego. Pewnie nie będzie tego widać na kamerze, ale na tej wkładce widać mniej więcej te dziury odciskane poprzez docisk stopy do śruby. Użyłam sobie tego jako szablonu. Zeskanowałam sobie również skanerem to, jak wyglądają wkładki w bucie Skate High, ponieważ to jednak do Vansa trafi moja wkładka metalowa. Ponieważ przy projektowaniu buta właśnie potrzebujemy mieć w środku 3 mm aluminiową wkładkę, aby wzmocnić, żeby but się absolutnie nie wyginął. Aby znaleźć idealne miejsce, właśnie posługiwałam się tą wkładką, posługiwałam się składem również tej wkładki. Czytałam bardzo dużo tutoriali zamieszczonych na YouTubie, czyli na YouTube oglądałam, czytałam strony internetowe, różne PDF-y, które można znaleźć w sieci. Między innymi można przeczytać, że należy znaleźć czubek pięty oraz przestrzeń pomiędzy swoim drugim a trzecim palcem, co w moim wypadku oznaczało, że plejt musiałby zostać umieszczony w ten sposób. Tutaj wpadłam na mój najlepszy, genialny pomysł, tak naprawdę esencję tego, co chciałam się z Wami podzielić. Mianowicie, przykleiłam taśmę dwustronną do plejta, naprawdę. To jest ten genialny pomysł. Przykleiłam tu taśmę dwustronną, wycięłam sobie skalpelem dokładnie kształt oraz miejsca, w których będą dziury. Przyłożyłam do buta tak, jak według poradników w internecie but powinien siedzieć na wrotce i nałożyłam tą wrotkę, czyli tego buta, na stopę mojemu mężczyźnie, ponieważ dla niego projektowane są te wrotki. On powiedział, że coś jest nie tak. Sama nałożyłam tego gigantycznego buta na swoją stopę i również poczułam, że oś stopy jakoś strasznie ciągnie mnie do środka. But czułam, że przesuwa się ponad plejt. Właśnie wtedy wpadłam na pomysł tego, żeby to przykleić oraz przesuwać, aż znajdę miejsce, które wyda nam się idealne. Przesuwaliśmy może tak dosłownie ze 3 razy. Bardzo szybko znaleźliśmy miejsce, które jemu pasowało. Zdjęłam mu wtedy bardzo ostrożnie, bo wszystko było przywiązane sznurkami oraz innymi metodami, żeby się absolutnie nie przesunęło. Zdjęłam wtedy mu tego buta. Nałożyłam go sobie, ponieważ to ja jeżdżę więcej i on jest bardzo początkujący. Nałożyłam go również sobie. Dla mnie miejsce, które on wyznaczył, również było idealne. Jedynie przez to, że stopa jego jest większa od mojej o bodajże 5 rozmiarów, nie byłam w stanie wyczuć, czy oś do przodu, do tyłu jest taka, jaką ja bym chciała w swojej wrotce, ponieważ ja jeżdżę na Moxie, więc u mnie Moxie są zamontowane bardziej z tyłu, but siedzi, plejt jest bardziej z przodu. W wrotkach dla początkujących montuje się raczej plejt bardziej z tyłu, gdzie nie istnieje prawdopodobieństwo takiego przewrócenia się na plecy. Mi zależy na jego bezpieczeństwie, więc zgodziłam się zamontować bardziej z tyłu, tak jak on chciał. Tutaj sobie można zobaczyć. Plejt będzie się kończył mniej więcej w tym miejscu, zostanie dosłownie 5-6 mm od końca buta. Według poradników, które znalazłam w sieci, właśnie 5-6 mm powinno być optymalne dla początkujących ludzi jeżdżących na wrotkach. Zobaczyłam cały kształt plejtu, miejsce, w którym powinny znaleźć się dziury. Niezbyt jest to dokładne, bo wiadomo, podeszwa nie jest zbyt równa i pisek się troszeczkę poprzesuwał. Więc wtedy zrobiłam coś jeszcze lepszego, mianowicie postawiłam but na skanerze, zeskanowałam. Odrysowałam dokładnie kształt wewnętrznej gumy, która jest w bucie.
Zeskanowałam również plate i obrysowałam go dokładnie w programie graficznym krzywą linią w to, jaki on ma kształt oraz gdzie znajdują się jego dziury. Właśnie w tym programie graficznym przyłożyłam do siebie jeden do drugiego obrys i oczywiście musiałam pamiętać, że muszę obrócić, bo to wtedy po zeskanowaniu to jest but lewy, a to jest tak jakby prawy, więc musiałam jednego z nich obrócić. I właśnie wtedy nałożyłam jedną krzywą na drugą. Znalazłam dokładnie te miejsca, które oznaczyłam sobie na bucie. Ułożyłam wtedy dla tej krzywej, która jest obrysem, wyznaczyłam te dziury. Wydrukowałam sobie to na kartce papieru. Dokładnie tak wygląda mój projekt, gdzie zaznaczyłam miejsce, które będą wycięte. Przyłożyłam do plate'a i sprawdziłam, czy aby na pewno to się pokrywa, czy kartka mi się nie wygina. I nie wiem, może troszeczkę jest krótszy, może troszeczkę jest dłuższy. Wszystko się zgadzało, było dobrze. Więc wysłałam mój projekt do wycinania laserowego w aluminium. Jest to blaszka 3 mm aluminium z miejscami na dziury, dokładnie w tych miejscach, których je zaprojektowałam, oraz z delikatnym uskokiem. Dlaczego zaprojektowałam uskok? Ponieważ chciałam, aby moje śruby po włożeniu schowały mi się do środka i gdy mój mężczyzna będzie jeździł na wrotkach, żeby nie czuł odstających śrub kujących mu w stopy. Śruby te nabyłam w markecie Leroy Merlin za dosłownie 16 groszy. Skąd wiedziałam, jakie śruby mam kupić? No z tego, że miałam stare wrotki i w starych wrotkach siedziały już śruby. Pokazałam je pracownikowi Leroy Merlin, on mi powiedział, jakie to są śruby. Dokładnie 5 mm, długość bodajże 3 cm. Właśnie tak jak widać, kupiłam nieco dłuższą, wolę mieć za długą i musiał sobie przyciąć, niż mieć za krótką i żeby mi nie starczyło potem. Nasadka sprężynująca wygląda w ten sposób, że nie jest ona dokładnym kołem, tylko tutaj ma takie przełamanie. Właśnie trafia ona na śrubę, a na śrubę i nasadkę nakręca moją nakrętkę. Czyli podsumowując, do buta trafi aluminiowa wkładka. Może powinnam wspomnieć, że właśnie dzięki temu, że zaprojektowałam wkładkę po tej krawędziach, jest ona delikatnie mniejsza niż normalna wkładka w bucie, dzięki czemu udało mi się ją teraz wsadzić. Do tych dziur, które mam tutaj, trafi śruba, a na śrubę nakręcę plate i zakręcę wszystko nakładką na koniec. Ostatnim krokiem, który mi pozostał, jest zrobienie dziur wiertarką w miejscach, w których mam dziury na wkładce. Bardzo się cieszę, że odrysowałam kształt z tej strony buta od wewnętrznej strony gumy, ponieważ w tym momencie mogę przyłożyć moją aluminiową wkładkę do buta i dokładnie zobaczyć, nie wiem, czy to widać, ale pokrywa się dokładnie z tą wewnętrzną gumą. Gdybym zrobiła to po wkładce, powiedzmy takiej, no nie jest to perfekcja. Mogę teraz dzięki temu przyłożyć sobie pisak przez dziury, zaznaczyć miejsca, w których muszę zrobić nawierty, przywiercić wiertarką. Będę wiercić od tej strony, ponieważ od tej znajduje się nos i zwyczajnie po prostu nie zdałam nawiercić. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Trzymajcie kciuki. Witajcie po przerwie. Jak widać, po oświetleniu dosyć długiej. Wróciłam już właśnie z warsztatu, gdzie Daniel, którego serdecznie pozdrawiam, pomógł mi wywiercić dziury w bucie. Wsunęliśmy potem śruby do dziur z wnęką i przebiliśmy śrubami się przez podeszwę. Teraz nasunę plate na moje śruby, co nie będzie trudne, ponieważ tak jak widać, tutaj przewidziane są pojedyncze oczka, ale mam pewien stopień regulacji pomiędzy na drugich oraz na ostatnich dziurkach w plate'cie. Jak widać, wszystko elegancko się wpasowuje. Teraz na każdą z śrub, których posiadam, nakładam sprężystą nakładkę oraz nakręcam nakrętkę.
Aby nakręcić nakrętki dokładnie, będę potrzebować właśnie śrubokrętu gwiazdka, który wsunę w śrubę znajdującą się wewnątrz. Oraz przytrzymam sobie nakrętkę Francuzem. Aby dobrze przykręcić wplej do buta, najpierw przykręcę każdy z nich po części, a dopiero potem będę dokręcać mocno. Największym problemem będzie śruba na końcu. Ją zostawię sobie na koniec do najmocniejszego podregulowania. Nie będę w stanie włożyć tutaj śrubokręta gwiazdki, ale przytrzymam sobie płaskim. Efekt będzie wyglądać w ten sposób. Jak widać, wyszło to naprawdę bardzo równo. Dopasowały się do kształtu, który wcześniej zaprojektowałam. Jestem naprawdę zadowolona z efektu. Myślę, że będzie się w tym dobrze jeździć. Jedyne, co tu zostało, to teraz przyciąć te śruby oraz zmontować wrotki. Widzimy się na testach. Jak?